sobota, 5 marca. Beata Pardal, witam i zapraszam na aktualności. Sprawdźmy, jak mija ten weekend w regionie. Przeżycia i medale, zakończenie zimowej polonijnej olimpiady w Arłamowie. Nasze serce bije dla Was w Polsce. Szkoły zachęcają, rodzice zdecydują. Dzień dla 6-latków w rzeszowskich podstawówkach. Bardzo dużo się dowiedziałam, przede wszystkim o zajęciach, jak wyglądają, jak są klasy przygotowane. Bliźniemu swemu obrazy na charytatywną aukcję dla potrzebujących. Chętnie dołożę się tutaj cegiełką do tej wspaniałej inicjatywy. Krystyny świętują doroczny zjazd pań w Przemyślu. Zaczynamy od wielkiego finału sportowych zmagań polonusów, bo właśnie dziś w Arłamowie zakończyły się 12 Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. Największy sukces odniosła reprezentacja Polaków z Litwy. Zdobyli ponad 40 medali. Konkurencja była duża. W sumie w igrzyskach rywalizowało 500 sportowców z 19 krajów, m.in. z Kanady, Stanów Zjednoczonych, a nawet z Kazachstanu. Wyjeżdżają z Polski nie tylko z medalami, ale także z nowymi przyjaźniami, bo igrzyska to dosyć rzadko okazja do spotkań i rozmów z Polakami z całego świata. Brak śniegu i wiosenna temperatura nie przeszkadzały ponad 500 polonijnym sportowcom. Rywalizowali m.in. w narciarstwie alpejskim, biatlonie, wieloboju łyżwiarskim i hokeju. Zawody rozgrywane były w Ustrzykach Dolnych, Sanoku i Przemyślu. Poza sportowymi umiejętnościami liczyła się wytrwałość i dobry humor. Pomalutko, ale do przodu, nie? Tak, trzeba jechać! Coś pięknego. Co wieczór podczas ceremonii wręczania medali uczestnicy igrzysk podkreślali, że choć medale są ważne, liczy się także coś innego. Ale to nie tylko zwycięstwo, ale to jest to spotkanie z ludźmi z całego świata. I rozmowy, kiedy możemy wspólnie rozmawiać, jak nam się wiedzie poza granicami, bo nasze serce bije dla Was. Dlatego każda impreza organizowana w kraju, na którą mogą przyjechać Polacy mieszkający na całym świecie, to dla nich wielkie przeżycie. Dla 12-osobowej ekipy z Kazachstanu igrzyska to także jedna z niewielu okazji, aby odwiedzić ojczysty kraj. Po pierwsze to jest daleko, po drugie to też wielkie koszty i no nie zawsze możemy często sobie pozwolić na to. Dlatego reprezentacja Polonii z Kazachstanu jeszcze kilka dni zostaje w Polsce. Jeszcze nie żegnamy z Polską, jeszcze zostajemy jeden dzień w Rzeszowie, potem jeszcze będziemy parę dni we Wrocławiu, czyli jeszcze kilka miast zwiedzimy. Podczas 12 zimowych igrzysk polonijnych rozpoczęła funkcjonowanie Światowa Federacja Sportów Polonijnych. Ma wspierać przygotowanie kolejnych tego typu zawodów. No cóż, śniegu nie było. Nie było warunków zimowych ku temu, żeby przeprowadzić na pewno mocne dyscypliny. Wszystkie dyscypliny tak jak planowali organizatorzy, ale muszę powiedzieć, że na te warunki, które były możliwe, zrobili to na 200%. Poza rywalizacją sportową polonusi z 19 krajów mogli zobaczyć najpiękniejsze miejsca na Podkarpaciu. Zawsze jak robimy jakieś imprezy, które mają charakter promocyjny, to przede wszystkim ten efekt, który się liczy po takim wydarzeniu, ważnym jest to, na ile wracają, na ile korzystają z naszych uroków, hoteli, restauracji i naszej bazy turystycznej, a ona w Bieszczadach jest oczywiście bardzo atrakcyjna. Zimowe igrzyska były organizacyjną próbą przed kolejną wielką polonijną imprezą. W lipcu na Podkarpaciu odbędzie się Kongres Polonii Amerykańskiej, który po raz pierwszy w historii będzie obradował poza Stanami Zjednoczonymi. Mimo soboty w rzeszowskich podstawówkach drzwi nie zamykały się dziś przez cały dzień. Rodzice przyszłych pierwszoklasistów i oni sami mogli zobaczyć klasy, świetlice i biblioteki, ale przede wszystkim sprawdzić, jak placówki są przygotowane na ich przyjęcie. Akcja otwartych drzwi ma zachęcić rodziców do wysłania 6-latków do szkół. Jeśli się nie powiedzie, w przedszkolach może zabraknąć nawet 700 miejsc dla 3-latków, a w podstawówkach trzeba będzie zwolnić około 50 nauczycieli. Nabór do pierwszych klas rozpoczyna się dopiero za miesiąc, ale część rodziców 6-latków już zdecydowała. Wspólnie z żoną podjęliśmy tę decyzję. Dziecko jest zadowolone, także jesteśmy zdecydowani, że nasz 6-latek pójdzie do szkoły. Wizyta w szkole i rozmowy z nauczycielami dla wielu rodziców były sposobem na rozwianie wątpliwości i sprawdzenie, co naprawdę czeka maluchy w pierwszej klasie. Nie jesteśmy do końca pewni, czy ta decyzja jest poprawna, czy nie, no ale myślę, że czas to zweryfikuje i... No i będzie dobrze. Myśli pan, że sobie poradzi?
Jestem tego pewien. Jestem tego pewien. Jedynie co nas, prawda, troszkę niepokoi, czy tam niepokoi, czy zastanawia, czy usiedzi te 45 minut, prawda, na miejscu. Sześcioletnia Roxana wraz z mamą dokładnie oglądały dziś każdy zakątek szkoły podstawowej numer 27. Od szatni po świetlicę. Bardzo dużo się dowiedziałam, przede wszystkim o zajęciach, jak wyglądają, jak są klasy przygotowane, jak wygląda świetlica, kto odbiera dziecko z szatni, czy nie błądzi samo po szkole przede wszystkim, o zajęciach dodatkowych, no wszystko przede wszystkim. Jakie wrażenia? Super. No ja daję moją sześciolatkę od września do szkoły, to już jest postanowione, przyszłam się tylko upewnić i no i tak zostaje. Bardzo się podobało. A dlaczego chcesz pójść do szkoły? Bo powiem, że będzie fajnie. Dzień otwarty zorganizowały dziś wszystkie rzeszowskie podstawówki. Zainteresowanie było duże. Przerosło nasze oczekiwania. Jest bardzo dużo rodziców, żeby pooglądać, żeby pokazać dzieciom. Dzieci, jak widzę, świetnie się tutaj czują, więc mamy nadzieję, że przełoży się to na nabór do szkoły. Teraz w pierwszych klasach rzeszowskich szkół niemal połowa dzieci to sześciolatki. Zniesienie obowiązku szkolnego dla tej grupy wiekowej sprawiło, że od 1 września naukę rozpoczną na pewno odroczone w ubiegłym roku dzisiejsze siedmiolatki. Ile będzie sześciolatków, zależy wyłącznie od decyzji rodziców, a większość ciągle się waha. Dlatego, że to jest sześciolatek, który się urodził w połowie listopada. Jakby to był początek roku, myślę, że decyzja byłaby już jednoznaczna. Natomiast tak, jeszcze z nim porozmawiam, jeszcze mamy wizytę jedną u pani pedagog. Porozmawiamy z nią, zobaczymy, co powie. I choć na podjęcie ostatecznej decyzji jeszcze jest czas, już teraz szkoły próbują pokazać się z jak najlepszej strony. Przez cały marzec, od 7 marca do 31, będziemy codziennie zapraszać rodziców z uczniami na zajęcia otwarte, gdzie będą mogli naprawdę w praktyce zobaczyć, jak dzieci funkcjonują w takim już systemie szkolnym. Podobne problemy ma większość podkarpackich samorządów, bo jeśli liczba pierwszych klas gwałtownie się zmniejszy, może to oznaczać brak pracy dla nauczycieli, a w przedszkolach brak miejsca dla trzylatków. Dla gmin to także kwestia finansowa, bo różnica w wysokości subwencji oświatowej między przedszkolakiem a uczniem to 4000 zł rocznie. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego w Rzeszowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która produkowała i sprzedawała podrobione środki czystości znanych marek. Przestępcy działali w całym kraju, wpadli na terenie Wielkopolski w jednej z kontrolowanych przez grupę firm. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 6 osób w wieku od 30 do 55 lat. W jednej z kontrolowanych przez nich firm funkcjonariusze zabezpieczyli 13,5 tysiąca litrów żelu do prania oraz inne produkty, m.in. szampony i maszynki do golenia, wszystkie z podrobionym logo znanych producentów, a także puste opakowania i surowce wykorzystywane do nielegalnej produkcji. Według wyliczeń policji, gdyby podrobione produkty trafiły do sprzedaży, legalni producenci mogliby na tym stracić nawet kilkaset tysięcy złotych. Podczas zatrzymania członków grupy funkcjonariusze zabezpieczyli też 75 tysięcy złotych. 4 z 6 zatrzymanych osób usłyszały już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 5 lat więzienia. Po Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach wystawa Bliźniemu Swemu wróciła do Rzeszowa. Ponad 270 prac przekazanych przez najlepszych polskich artystów można już oglądać w foyer Filharmonii Podkarpackiej. Będą tam prezentowane aż do 3 kwietnia, kiedy trafią na największą w Polsce aukcję charytatywną. Od ponad ćwierć wieku Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta zbiera w ten sposób pieniądze na rzecz ubogich i bezdomnych. Wystawa Bliźniemu Swemu to, jak twierdzą krytycy, przegląd tego wszystkiego, co dzieje się w polskiej sztuce. Różne techniki, style i w sumie ponad 250 autorów. Wszyscy przekazali swoje prace Fundacji Bliźniemu Swemu nie tylko po to, aby stały się częścią niezwykłej wystawy, ale przede wszystkim po to, aby pomóc. Sam wiem, jak to niekiedy bywa ciężko, ponieważ artyści nie mają najlżej, więc bardzo przyjemnie pomóc komuś. Zwłaszcza, że nie jest to, człowiek pomaga od serca, czyli tym, co potrafi najlepiej. Wszystkie prace zostaną zlicytowane, a pieniądze, które uda się w ten sposób uzyskać, wspomogą działalność Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. To organizacja, która w całej Polsce prowadzi ponad 150 placówek dla najuboższych i bezdomnych. I bardzo potrzebuje takich dodatkowych funduszy, bo w przeciwieństwie do dotacji można je wydać na rzeczy nieobjęte projektami czy specjalnymi programami.
Z Fundacji Bliźniemu Swemu mamy otwarte serca, otwarte dłonie na pomoc tym, bez oglądania się na przepisy. Jeżeli ktoś jest w potrzebie, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajduje, zawsze jesteśmy w stanie pomóc. Dla tych, którzy kupują obrazy, ogromne znaczenie ma właśnie to, że zebrane podczas aukcji pieniądze wykorzystywane są najlepiej, jak to możliwe. Wiemy, gdzie to idzie. To jest niesamowicie ważne, bo różne mogą być organizowane, gdzie nie wiemy, może iść 10% z tego tylko dla bezdomnych, a tu wiemy, że maksymalnie jest to dobrze ukierunkowane i to pomaga licytować no, trochę więcej nawet. 14. już aukcja Bliźniemu Swemu odbędzie się 3 kwietnia w Filharmonii Podkarpackiej. Zobaczymy, jaki będzie finał tego, jaki będzie rezultat. Jak bardzo się to podobało, jak bardzo wiele osób zdołaliśmy zachęcić, zainteresować tym, żeby przyjechać do nas i nabyć te prace. Cel, jak zawsze, jest taki, żeby sprzedać wszystko, uzyskując jak najlepsze ceny. Są na to spore szanse, bo zainteresowanie wystawą wszędzie, gdzie ją pokazywano, od warszawskiej Zachęty po Rzeszów jest duże. Na pewno coś nabędę, mimo że ja jestem z drugiej strony człowiekiem. Ja mam wiele dzieł sztuki i rzeczywiście nie mam już gdzie wieszać w domu, ale chętnie dołożę się tutaj cegiełką do tej wspaniałej inicjatywy Emila i mam upatrzoną pracę, nie zdradzę, żeby tutaj nie podbijać może, chociaż na pewno godne pieniądze za nią zechcę zapłacić. W tym roku pod aukcjonerski młotek pójdą 273 prace. Cena wywoławcza każdej z nich to 500 zł, całej wystawy milion. Po nieudanym skoku do wody trafił na wózek inwalidzki i długo nie mógł się z tym pogodzić. Teraz udowadnia sobie i innym, że człowiek niepełnosprawny może żyć pełnią życia i nadal rozwijać sportowe pasje. 31-letni Łukasz Brudek z Głogowa Małopolskiego, kiedyś zapalony koszykarz, dziś stracił głowę dla rugby, a do pełni szczęścia brakuje mu tylko specjalistycznego wózka. Raz w tygodniu Łukasz wsiada do auta i jedzie 20 km do Rzeszowa na trening. To, że jest osobą niepełnosprawną, dziś nie ma już znaczenia, bo rugby na wózkach, jak podkreśla, uratowało mu życie. Wyciągnęło mnie to z domu, wyciągnęło mnie to do ludzi. Zmieniło całkowicie moje życie na nowo. Także po wypadku ciężko jest gdzieś na początku. A to właśnie mi utorowało taką nową drogę, którą chcę iść cały czas. Łukasz, typ sportowca i złota rączka. Chłopak, którego zawsze wszędzie było pełno. Tak było do lipca 2013 roku, kiedy niefortunny skok do basenu na główkę zmienił całe jego życie. To zmieni mi tam ciężar. No dwa daj. Leżąc w łóżku, patrząc na innych, że inni mogą chodzić, robić wszystko, a ja leżę w łóżku I nie mogę robić tego, co robiłem wcześniej, no to nie było dla mnie fajne. Czasami miałem takie noce nieprzespane, po prostu leżałem w nocy i zastanawiałem się, co ja będę robić cały dzień. No. A wiadomo było, że nie będę nic robił, no bo jestem na wózku i albo będę siedział w domu się nudził, albo nie wiem, zastanawiał się, co będę robił na drugi dzień, a będę robił praktycznie to samo. W trudnych chwilach mógł liczyć na wsparcie najbliższych. Cieszymy się, że odnosi sukcesy, no tylko mówię, że ten wózek, no żeby ten wózek miał nowy, no to było inaczej, no bo wózek już jest przechodzony, nie jest, jak to się mówi, pod niego dostosowany, no ale cieszy się z tego, co jest. Nowy, przystosowany do gry w rugby wózek to koszt około 20 tysięcy złotych. Dla Łukasza, który utrzymuje się z renty, to wydatek, na który nie może sobie pozwolić. Ma nadzieję, że jego marzenie kiedyś się spełni. Na razie stara się spełniać marzenia innych i pomagać takim jak on. Niepełnosprawnym. Raz, dwa, trzy, cztery! Zadzwonił do mnie, że jakbym chciał, to bym mógł po prostu przyjechać, spróbować swoich możliwości. No i tak też się stało, że jak byłem na rehabilitacji w Rzeszowie, przyjechałem na pierwszy trening, taki troszkę słabiutki na początku byłem, ale tak się rozkręciłem teraz i jest teraz dobrze. Bo rugby na wózkach to dla tych zawodników nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, ale też ciężka praca nad sobą i swoimi słabościami. Praca, która choć nie pozwoli stanąć na nogi, sprawia, że człowiekowi znów chce się żyć. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc Łukaszowi, mogą to zrobić za pośrednictwem wspierającej go fundacji. Informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
A teraz zajrzymy do Przemyśla, gdzie ten weekend królują Krystyny. Przyjechały do królewskiego miasta nie tylko z regionu, ale też innych polskich miast. Choć do imienin popularnej Krysi został jeszcze tydzień, postanowiły świętować już teraz na dorocznym zjeździe. Przyglądały się mu panie noszące inne, ale nie mniej piękne imiona. Z uśmiechem i śpiewem w charakterystycznych strojach Krystyny rozpoczęły świętowanie swoich imienin w Przemyślu. Korowód pań prowadzony przez króla Kazimierza Wielkiego przeszedł ulicami miasta na zamek kazimierzowski. Jesteśmy w tak pięknym królewskim grodzie i mamy hasło Krystyny królują w królewskim grodzie Przemyślu. Jest to największe nasze imieniny, jest nas ponad 120 dzisiaj. Panie przyjechały m.in. z Rzeszowa, Mielca, Dębicy, Krosna, a także z Warszawy. Poznaje się nowe Krystyny, nowe inne osoby, można wymienić poglądy, można światopoglądowo się porozmawiać na różne tematy. Jestem pierwszy raz, bo chciałam się spotkać z wszystkimi Krystynami z całej Polski. Jestem zachwycona. Krystyny zgodnie mówią, że mają ognisty temperament. Nie potrafią się nudzić, a swoją energią zaszczepiają innych. To jest przyjaźń. Taką przyjaźń i ja po prostu jestem tak strasznie zadowolona. Nigdy sama jestem i no, nie wiem nawet jak powiedzieć, że tak się cieszyłam, że całą noc spałam, jak wiedziałam, że jadę do Krystyn. To pierwsze święto Krystyn w Przemyślu. Wcześniejsze zjazdy odbyły się w Mielcu, Łańcucie i w Ustrzykach Dolnych. Ten zamysł właśnie był myślą przewodnią, żeby przede wszystkim Krystynom pokazać Przemyśl, jaki jest piękny, że co można tu zobaczyć, że można się w nim zakochać i można do niego jeszcze nie jeden raz przyjechać. Dziś uczestniczki zjazdu wzięły udział m.in. w otwarciu wystawy pod tytułem Kobiety w atelier. Jutro zwiedzą rynek i przemyskie podziemia. Do Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich należy ponad 370 pań. Rzeszów razem z fundacją WWF oddał, a właściwie dał swój głos w sprawie wilka, obrońcy zwierząt w samopołudnie razem ze swoimi psami, wspierani przez członków zespołu KSU, zawyli. Żeby zwrócić uwagę na potrzebę ochrony tego drapieżnika i zaprotestować przeciwko przypadkom nielegalnego odstrzału wilków. Wśród uczestników happeningu był m.in. pan Andrzej w towarzystwie Biesy i Kusego. Mieszka w Smereku koło Wetliny, gdzie przeprowadził się z Warszawy. Jak przyznaje, prawdziwego wilka jeszcze nie widział. Bardzo nad tym ubolewam. Mieszkam w Bieszczadach od paru lat, ale są ludzie, którzy mieszkają latami w Bieszczadach i nigdy nie widzieli wilka. Są to bardzo płochliwe zwierzęta, no i boją się ludzi. To działa też w drugą stronę. Jak wynika z badań fundacji WWF, 66% Polaków uważa wilki za niebezpieczne zwierzęta i nie życzyłoby sobie spotkania z nimi. Chcemy przede wszystkim zwiększyć także świadomość ludzi na temat tego, jaki wilk jest. Chcemy zyskać akceptację społeczną dla wilka w Polsce, ponieważ jest on kojarzony negatywnie. To nie tylko efekt złego wilka z bajki o czerwonym kapturku, ale też przypadków ataków drapieżników na stada owiec. Jednak jak uważa Ewa Borkiewicz, która prowadzi hodowlę psów pasterskich, to nie do końca uzasadnione pretensje. Rolnicy trochę narzekają na wilki, ale według mnie, gdyby oni chronili swoje stada odpowiednio, to by nie było takiego problemu. Do akcji w obronie wilków dołączyli też członkowie zespołu KSU. Na całym świecie flora i fauna jest ważna, nie tylko w Bieszczadach, a co do wilków w Bieszczadach jeszcze nie spotkałem, czyli tak za wiele nie ma. Dziś dla wilka zawyli też obrońcy zwierząt w Olsztynie i we Wrocławiu. Podobne akcje odbędą się też w innych polskich miastach. W sobotnich aktualnościach czas na informacje ze sportu. Trwa walka o awans do finału polskiej hokej ligi. W trzecim meczu Krakowi z Ciarką PBS-em Sanok lepsi okazali się krakowianie, którzy zwyciężyli po rzutach karnych. Awans wywalczy ta drużyna, która wygra 4 mecze. Na razie w tej rywalizacji Krakowia prowadzi 2-1.
Rywalizacja w półfinałowej parze Komarch-Krakowia, Ciarko PBS Bank Estes Sanok jest jak na razie najbardziej zaciętą w tegorocznym play-off polskiej hokej ligi, a trzecie starcie tych drużyn było najbardziej wyrównane. Pojedynek lepiej rozpoczęli goście. W 8 minucie Damian Kapica zaskoczył bramkarza Sanoczan strzałem z nadgarstka. Zasłonięty golkiper przepuścił krążek do siatki i było 1-0 dla Krakowi. Gospodarze wyrównali grając przez 25 sekund w podwójnej przewadze. Strzał z dystansu Jareda Browna znalazł drogę do świątyni Rafała Radziszewskiego. Remisem 1-1 zakończyła się pierwsza tercja, a w drugiej padł tylko jeden gol. W 23 minucie strzelał Maksim Kartoszkin. Krążek skakał po korpusie i ręce krakowskiego bramkarza, w końcu odbił się od Macieja Kluczka i wpadł do bramki. 2-1 dla Ciarko, ale gospodarze nie zdołali pójść za ciosem. Na początku trzeciej tercji grali w przewadze. Krakowia umiejętnie rozbijała ataki, a w 44 minucie znów był remis. I także po dość kuriozalnym golu. Z dystansu strzelał Patryk Cwitana, przy uderzeniu pękł mu kij, patka poleciała wysoko, a krążek ku zaskoczeniu sanockiego bramkarza zatrzepotał w siatce. W końcówce spotkania gospodarze mieli znakomite okazje, ale zarówno Brown, jak i Cameron przegrywali bezpośrednie pojedynki z Rafałem Radziszewskim. Dogrywka bez bramek, o losach pojedynku rozstrzygnęły rzuty karne. W pierwszej serii trafił dla Krakowi Peter Schinagl, w kolejnej wyrównał Brian Cameron. Rozstrzygnięcie przyniosła dopiero szósta seria. Najpierw Filip Drzewiecki pokonał bramkarza Ciarko, a za chwilę Radziszewski wybronił strzał Browna. I ze zwycięstwa w rzutach karnych 3-2 cieszyli się krakowianie. Czwarty mecz półfinału jest rozgrywany dziś w Sanoku, na retransmisję zapraszamy tuż po aktualnościach. Wcześniej Mistrzostwa Polski w badmintonie, które właśnie rozpoczęły się w Żerakowie koło Dębicy. Turniej drużyn mieszanych rozgrywany jest w dwóch kategoriach, młodzików młodszych i juniorów młodszych. Podkarpacie reprezentuje uczniowski klub sportowy Orbitek ze Straszęcina, który jest głównym organizatorem mistrzostw. W dwudniowej imprezie udział bierze 19 drużyn z 9 województw. Łącznie w hali sportowej w Żerakowie zaprezentuje się 152 zawodników i zawodniczek. By z powodzeniem grać w badmintona, należy spełnić kilka warunków. Trzeba mieć bardzo dużą wytrzymałość kondycyjną, trzeba grać z głową, słuchać się trenera, to jest najważniejsze. Przez laików badminton jest błędnie kojarzony z tak zwaną kometką, w którą gra się zwykle na zewnątrz. Badminton jest dyscypliną, która tylko i wyłącznie może być uprawiana na sali, z tego względu, że tutaj muszą być warunki spełnione typu choćby nawet zaciemnienie, typu odpowiednie boisko, wysokość siatki. Na wynik drużyny składać się będą gra pojedyncza i podwójna chłopców i dziewcząt oraz gra mieszana. Ustawienie jest bardzo ważne w grze podwójnej, i żeby się nie pomylić, gdzie jedna osoba idzie, a gdzie druga. Za Wami wygrany pojedynek. Jak wyglądała współpraca, komunikacja na parkiecie? Bardzo dobrze, czujemy się razem, gramy debla. Graliśmy kiedyś debla razem, jak byliśmy w młodzikach młodszych. W niedzielę półfinały i finały, a po ich zakończeniu wręczenie nagród zwycięzcom. W aktualnościach została nam już tylko prognoza pogody. Ja dziękuję i życzę miłego sobotniego wieczoru.